dziwny może wydawać się ten czas oktawy Bożego Narodzenia. W sposób szczególny widzimy to w liturgii i w liturgii słowa. Jeszcze niedawno pasterze, aniołowie, królowie biegli do szopki, a dziś Maria Magdalena, święty Piotr i święty Jan biegną do grobu. Ale jak zawsze jest to pozorna dziwność, bo to wszystko układa się, wszystko ma swój sens. Tak jak mówi dzisiaj święty Jan Apostoł w pierwszym czytaniu, bo życie objawiło się. I my doskonale wiemy, że to życie objawiło się w tej szopce betlejemskiej, kiedy narodził się Jezus Chrystus. Jest to życie, ale również w tym pustym grobie, na który dzisiaj patrzy święty Jan, patron dnia dzisiejszego, i patrzy święty Piotr, jego towarzysz, tam też objawia się życie. To są te dwa znaki, które otrzymujemy. Pasterze, którzy otrzymali od aniołów to wezwanie, idźcie do Betlejem i tam będzie znak. Zobaczycie ten znak, niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. To jest pierwsze życie, które się objawiło, a teraz apostołowie, a w sposób szczególny, szczególnie święty Jan, patrzą na pusty grób, widzą tylko leżące płótna i to też jest znak. Znak nowego życia. Życia w Chrystusie Jezusie, życia po zmartwychwstaniu. Bo gdybyśmy tylko aspektowo spojrzeli na ten czas, aspektowo spojrzeli na Boże Narodzenie, jak pięknie, że Bóg stał się człowiekiem, jak pięknie, że Bóg zamieszkał pośród nas. Pięknie. Ale dalej nie rozwiązuje to wszystkich naszych problemów. I zła na świecie, i grzechu, i tego najważniejszego problemu, czyli śmierci, która przez zawiść diabła weszła na ten świat. A Bóg po to przyszedł na ten świat, żeby właśnie ten problem rozwiązać. I grzechu, i śmierci, i najważniejsza rzecz, relacji między nami a Bogiem. I w tej tajemnicy dnia dzisiejszego, w tej tajemnicy liturgii dnia dzisiejszego widzimy to życie, które się objawia, jak mówi święty Jan, to życie, które widzieliśmy, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione, objawione w Jezusie Chrystusie. Nie ma tego napięcia i wielkiej różnicy między szopką betlejemską a pustym grobem. Pełny żłób i pusty grób. To wszystko się uzupełnia. To wszystko to jest życie, które się objawiło. I przechodzimy od tego żłobu, przechodzimy do grobu i mówimy, tu jest życie. Chrystus, który się narodził, Chrystus, który umarł i wydawało się wszystkim ludziom, że się go pozbyli, nagle jest zmartwychwstały. Nagle ten pusty grób jest świadectwem życia, życia w pełni, które przynosi nam Jezus Chrystus i życia, które od Niego możemy otrzymać. Po to stał się człowiekiem, żeby pokazać nam nieśmiertelność naszego człowieczeństwa. Przemienił tą naszą ludzką, grzeszną, śmiertelną naturę na tą boską i chce nas poprowadzić do Ojca. Przez tą ziemię, i owszem, przez śmierć, ale jak mówi święty Franciszek, przez siostrę śmierć. Życie objawiło się. I niech ta dzisiejsza liturgia słowa o tym nas przekonuje. Patrząc na szopkę, patrząc na nowonarodzonego Chrystusa, pamiętajmy, że jest to życie, które się objawiło, w pełni objawi się w znaku zmartwychwstania.